Czy to dobrze, że panowie Kaczyński i Morawiecki w towarzystwie premierów Czech i Słowenii udali się wczoraj do Kijowa? Oczywiście, że dobrze. To bardzo ważny i potrzebny gest wsparcia i solidarności dla Ukrainy, która walczy z ogromnymi siłami potwora Putina. Ten wyjazd to właściwy czyn we właściwym czasie. Czy to oznacza, że czy ten wyjazd oznacza, że mamy teraz zacząć Kaczyńskiego i Morawieckiego traktować jak bohaterów narodowych i bić im pokłony? Absolutnie nie. My bowiem, w odróżnieniu od rybki Doris, gdzie jest Nemo, mamy pamięć i doskonale pamiętamy wszelkie niegodziwości, które ci sami Kaczyński i Morawiecki wygłaszali jeszcze chwilę temu pod adresem wspólnoty międzynarodowej, Unii Europejskiej, naszych kluczowych sojuszników i partnerów. Oni prowadzili nasz kraj ku osamotnieniu. Dziś koncertowo i pokazowo wszyscy z tego grona odcinają się od poglądów reprezentowanych przez Orbana, Salviniego, Le Pen i innych putinistów. A przecież jeszcze chwilę temu PiS chciał razem z nimi tworzyć jeden klub, jedną frakcję w Parlamencie Europejskim frakcję Rozwalaczy Europy. Mam nadzieję, że panowie Kaczyński i Morawiecki bezpiecznie wrócą do domu. Bardzo im tego życzę. I mam nadzieję, że ta wyprawa da im bardzo, bardzo wiele do myślenia. W cudowne nawrócenie nie wierzę, chyba trochę na to już za późno. Ale jeżeli cokolwiek ma pomóc Kaczyńskiemu i Morawieckiemu odzyskać ich pogubione dusze i myśli, to chyba tylko fizyczna bliskość, poczucie, ryzyko wojny.